Hejcie kochani, witam was na moim kanale Maja 300. Dzisiaj przychodzę do was po długiej przerwie. I jest to filmik, co mam moja toaletka, aktualizacja, ponieważ nagrywałam już taki filmik, ale w ogóle nie wiem, co to była za toaletka. To nie była toaletka, to były po prostu moje kosmetyki na tamten czas. Dużo się u mnie pozmieniało w kosmetykach i ogólnie w stopniu malowania się. Mam już swoją toaletkę taką prawdziwą i kosmetyki. I co? Jeśli wam się taki filmik spodoba, zostawcie kciuka w górę i subskrypcję na moim kanale. Będzie mi bardzo miło. I co? Przepraszam, że długo mnie nie było, ale w ogóle miałam tam problemy z tym. Z programem do montowania. I właśnie też po prostu zapraszam do mojego Instagrama, bo tam was na bieżąco informuję, dlaczego nie ma tego filmu na przykład. Więc tutaj wyświetli wam się nazwa mojego Instagrama, więc możecie wpadnąć. Zapraszam serdecznie. I co? Myślę, że możemy zaczynać filmik. Jedziemy. A więc tak się prezentuje moja toaletka. I tak, jedziemy. Zacznijmy od tych szuflad na dole. Więc tak, w pierwszej szufladzie mam wszystkie moje paletki. Oczywiście wam je wszystkie pokażę teraz. Aktualnie mam 8 paletek. To jest ogólnie moja pierwsza paletka. Ona jest z Lovely, nude'owa. Jest idealna na przykład na jakieś takie lekkie imprezki, takie. Ona jest bardzo delikatna, więc tak dla początkujących jest subcio. Więc polecam wam ją bardzo. Tutaj mi się trochę już ukruszyła, bo też trochę zużyłam i mi się ukruszyła. Taka z Lovely Nude. Kolejna paletka jest to taka z Profusion. Profession. I ona jest taka, ona ma same takie cienie, nie ma żadnych matowych, tylko ma sobie takie metaliki. Profession Shimmers. I tak się prezentuje. Jest idealna na takie jakieś, na przykład Sylwestra, ja się nią malowałam. I takie na przykład do kącików oka, do uzupełniania, jest bardzo fajna. Kolejna paletka jest to z Lovely, Miss Lily. Dostałam ją na urodziny od mojej koleżanki. Tak ona się prezentuje, jest bardzo fajna. Obecnie to jest moja jedna z ulubionych paletek. I co mogę jeszcze o niej powiedzieć? Jest bardzo fajna. Miss Lily, polecam. Z Lovely. No i co? Polecam sobie przetestować. Kolejna paletka jest to taka z Revolution Pro. To jest moja ulubiona paletka. Ciągle się nią maluję. To jest moja ulubiona, serio. Te pigmenty nie są takie dobrej jakości, ale te cienie matowe to są naprawdę sztosik, mówię wam. Więc tak, dostałam ją od mojej przyjaciółki na święta, więc jest bardzo fajna. I co? Ma bardzo fajne kolorki, to jest jedna z moich ulubionych paletek. Kolejna paletka jest to paletka z nie wiem skąd ona jest w sumie, ale to jest też moja jedna z ulubionych na takich kolorowych makijaży. Poczekajcie, otworzę. Z takich kolorowych makijaży, to ona jest taka do robienia właśnie typowo kolorowych. Na przykład teraz jakby robić jakieś na wiosnę, to idealna jest ta, ale ona ma jeszcze drugie piętro. I tak ona się prezentuje. Kolejna paletka to jest taka paletka, ja ją kupiłam w Action. Ona już jest trochę w opłakanym stanie, ale nie chcę ją wyrzucać, ponieważ ona ma super pigmenty. Serio, ona kosztowała chyba 5 zł. A naprawdę te tutaj pigmenty, ja to nazywam pigmenty, ale to są metaliki, chwileczkę, muszę. To one naprawdę mają mega pigmentację. Mogę wam nawet zobaczcie sobie ten błysk. Więc jest subcio, możecie. Kolejna paletka jest to z Revolution. Była ona w kalendarzu adwentowym. I ona tak się prezentuje.
Bardzo fajna też jest. Bardzo ją lubię. No i co więcej mówić? Fajna. I już ostatnia moja paletka. Ona już ją mam bardzo długo. Już mam chyba z nią z półtora roku. Ona tyle przeżyła, że właśnie już jej się trochę tutaj odrywa. Ale to jest jedna z lepszych paletek, serio. Mała czekoladka z Revolution. Idealna na wyprawie. Ja ją miałam i w Zakopanem, i w Chorwacji. Wszędzie ją zabieram, bo jest mała i się fajnie mieści do kosmetyczki. Widzicie, jak już zużyty jest ten cień, użyty ten, więc wiecie, to jest moja jedna z ulubionych paletek. Przejdźmy do drugiej szuflady. Więc w tej szufladzie mam bardzo dużo rzeczy, jak widzicie. Tu są takie produkty. Tak, na przykład zacznijmy od tego. To jest rozświetlacz z iHeart Revolution. Nazywa się Unicorn Heart. Są rozświetlacze, bardzo ładne. Kolejny produkt, to mamy tutaj puder z Lovely, ale ja to używam jako bronzer, no wiadomo. Jestem jasnej karnacji. I po prostu używam to jako bronzer. Kolejne rzeczy, to mamy tutaj dwa rozświetlacze z Revolution z kalendarza adwentowego. Bardzo fajne. Kolejną rzeczą mamy dwa produkty z Lovely, rozświetlacz i róż. Dalej mamy mały puder, będzie idealny na jakieś wyprawy i tak dalej. Kolejne rzeczy, jakie tutaj mamy. Mam taki koszyczek właśnie. Kolejne rzeczy, jakie tutaj mamy, to mamy tak, bronzer z kalendarza, róż z kalendarza. Tak. Dalej mamy rozświetlacz z kalendarza, bardzo fajny. I kolejny bronzer. Jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy. Dalej mamy zalotkę. Powiem Wam, że średnio tego używam. Nie wiem, do czego to służy, bo mi to w ogóle nic nie pomaga praktycznie. Więc, ale mam. Może się nauczę, to będzie git. Dalej mamy mój ukochany puder z Vibo Banana. Kolejny puder z Isana. Nie wiem w ogóle, o co z nim chodzi, ponieważ on już jakby w ogóle nic nie daje. Już muszę go w sumie wywalić albo dać mojej siostrze, bo on mi już nic nie pomaga praktycznie, no ale wiadomo, jest. Trochę matuje. Tutaj mamy taką beauty blender, jakby to nie beauty blender, ale no w każdym razie mam taką gąbeczkę do makijażu. Dalej mam tutaj właśnie Beauty Blender. On jest z Biedronki. Tak. Dalej mamy tutaj tak podkład z Miss Sporty. Bardzo fajny, w sumie polecam. I dalej mamy krem BB z Undertone. Już mi się kończy, już prawie ledwo co wyciskam z niego. No i wszystko się znajduje w takim koszyczku. Dalej mamy maseczkę z Selfie Project. I dalej możecie się zastanawiać, co to jest. To są maseczki w płachcie. Trzeba je zanurzyć w toniku. Zobaczcie, to jest taka kapsułka jakby. Ups. I to jest taka kapsułka, ją się tutaj otwiera i ją się zamacza w toniku. I ona się tak napęcznia jakby na wodą, znaczy tym tonikiem. I ją potem nakłada się na ten, na twarz. I to jest maseczka w płachcie. Też się zdziwiłam, jak to dostałam, ale przetestowałam i jest subcio. I takie coś kosztowało 10 zł, nie wiem, gdzie to było kupione, ale wiem, bo to jest cena na końcu. Więc tak, bardzo fajne. I mamy wszystkie produkty do ust. Tak, mamy szminkę z Revolution. Taki ma ładny kolor, mam ją akurat dzisiaj na usta, więc
na początku filmu mogliście zobaczyć. Dalej mam taki błyszczyk nudziakowy. W sumie to jest pomadka nude w sumie, bo to nie jest błyszczyk. To... pomadkę nudową z Revolution. Dalej mamy tutaj ten z Lovely. Też taką pomadkę. W takim cieplejszym odcieniu. Dalej mamy z Max, Max and More. Tutaj mamy taką pomadkę. Dalej mamy też taką pomadkę z Revolution i to jest inny kolor. To jest taki bardziej wpadający w brąz kolor, jak widzicie. Tak. Dalej mamy Nivea. Czerwoną pomadkę. Bardzo fajna też. Dalej mamy taką z Revolution. Ja serio, to nie jest dla mnie pomadka. Nałożyłam ją raz, to cała się popaprałam. Wszystkie, całe zęby. No, jest zdecydowanie za mocna. Dałam ją nawet mojej babci raz. Żeby sobie ten... no, nieważne. Dalej mamy taką pomadkę z... nie wiem, z jakiej to jest firmy. No, ale taka jest, czerwona. Tylko jedną konturówkę do ust i ona pasuje do tej szminki z Revolution. Dalej mamy tutaj z Lovely. Ona już mi tutaj pokrywka pęka, ale jest cały czas w stanie i spoczko do użycia. Dalej mamy tutaj wazelinę różaną. Nie będę się rozstań. Dalej mamy tutaj pomadkę z Eosa. Serio, ta w sztywcie jakoś bardziej mi się podoba, szczerze powiem, że ta w sztywcie, bardziej ją lubię tą w sztywcie, niż tą w jajeczku. I dalej mamy tutaj jakąś wazelinę. Wazelinę, ale ona nie jest do użycia, tylko ładnie pachnie po prostu. I ostatnią rzecz, jaką mam, to jest taki błyszczyk z Revolution. Serio, to jest jeden z moich ulubionych błyszczyków. I tak, zacznijmy odtąd. Tu mam dezodorant. Taki zwykły w sprayu. Tu mam jeden z moich ulubionych perfum. Serio, lubię je bardzo. Jeden z lepszych. Nie wiem, z jakiej firmy to są perfumy. Chyba z Narsa czy tam coś. Nie wiem, ale to jest N198. Serio, są takie... to są perfumy... słodkie. Perfumy słodkie to są. I serio, mega mi się podobają. Dalej mamy mgiełkę z Be Beauty, z Biedronki. Też bardzo ładna, ale jest bardzo mocna. Serio, bardzo mocna jest. Tak, dalej. Dalej mamy mgiełkę z Infinity. Nightstar się nazywa ta mgiełka i ona jest z natury. Można ją dostać w drogerze, w drogerii Natura, więc jest bardzo fajna. Dalej mam tutaj mój pojemnik na pędzle. I mam tutaj pędzle. Te białe, biało-złote są z Allegro. A te różowo-czarne też są z Allegro chyba. Nie wiem, bo je dostałam. Ale widziałam takie same na Allegro. Więc możecie też sobie je tam dostać. Dalej, przechodząc. Mamy taki pojemnik. Sama go zrobiłam ze słoika. Na ten. I tu mam waciki. Już mi się kończą, więc muszę dołożyć. I dalej tutaj mamy oczywiście lusterko. Tutaj mamy jedno, a tu mamy drugie. I tu jest to bardziej, przybliża mi do oka, a to jest takie duże, jakby tak oddala. Wiem, perfekcyjnie tłumaczę. Dobra, dalej. Mamy tutaj pojemnik. Pojemnik to się nazywa? To się nazywa po prostu szufladkę. No właśnie tego mi brakowało słowa.
O tak, mam tak ją pokazywać. Tak, pierwszą rzecz, jaką tutaj mamy, to jest eyeliner z Vibo. Szczerze powiem wam, że tak średnio mi się sprawdza. Ale, znaczy chyba wolę te bardziej w pisaku. Ale ten też jest spoczko, na przykład już się nauczyłam rysować nim kreski, więc może być, szczerze wam powiem. Dalej, mój ulubiony korektor z Catrice, serio. Mogłabym się nim malować nocami i dniami. Bardzo doskonałe makrycie. Serio. Jeśli jeszcze go nie testowaliście, to polecam przetestować. I ja mam numerek 07. Tak, dalej. To jest produkt, który maluje brwi. To jest produkt leczniczy. Eyebrow Corrector do brwi. Eveline Cosmetics, serio. Bez niego to w sumie nie wyobrażam sobie życia, bo wiecie, mam jasne brwi i muszę się nim malować. Dalej mamy z Max & More primer do oczu. Szczerze wam powiem, że on jest taki bardzo leisty. Jak wiecie, on jest taki bardzo leisty. Ale no fajnie mi się sprawdza, nie będę oszukiwać. Znaczy, bardzo ciężko go się wchłania. Ale jako baza, to właśnie to chyba lepiej, że jest taki grubszy trochę, jako baza. Jak już jesteśmy przy bazach, to tutaj mam kolejną bazę z Revolution z kalendarza adwentowego. Ta już jest mi, znacznie częściej po nią sięgam, ponieważ ma bardzo fajny właśnie ten. Właśnie ma bardzo fajny, jak to się nazywa? Gęstość produktu, o. Dalej mamy tutaj tusz do rzęs. Tak, tusz do rzęs mamy. Z Eveline, to jest jedyny mój tusz do rzęs, najlepszy. Dalej mamy taki żel do brwi z Miss Sporty, to wszystkim pewnie dobrze znany. Dalej mamy tutaj drugi żel do brwi, ale taki bardzo mały, na podróże. Dalej mamy kredkę do brwi. I dalej mamy rozświetlacz. Rozświetlacz bardzo fajny. Z Revolution, płynny. Bardzo mocny, powiem wam. I tutaj mamy pomadę do brwi z Vibo. Używam jej czasami, ale tak średnio umiem malować się nią, więc tak średnio ją używam. Więc na razie sobie stoi i czeka na odpowiedni moment. Tak, i właśnie tak to się prezentuje. Dziękuję wam za oglądanie tego filmiku. Zostawcie kciuka w górę i subskrypcję. I co? Do nas buziaczki!